Dzień dobry, witam Tantaoc i zapraszam na Let's Level 600 Fidget. Na świeżo dobitym 172 poziomie, czyli przeskoczyliśmy dwa poziomy po wygranej walce w lochach. I zdobyliśmy nieco ciekawą broń, Ruczka Szarańczy. Gorączka mija, jak tylko jaja się wyklują, bo umieramy w tym momencie doskonale. Broń, która jest warta 655 tysięcy złota. W porządku. Chociaż ta nasza też jest już dosyć sporo warta. Zobaczmy, jak wygląda z obrażeniami. Oj tak. Obrażenia znacznie lepsze, a statystyki 372, ale wszystkie cechy to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy 372. 300 razy 5 to już mam 1500 i 72. A tutaj mam 698 plus 21 i 270 to jest 900 coś. Zdecydowanie jest lepsza, nawet bez miejsca na klejnot. Jak na razie zdecydowanie zostanę przy tej różdżce. Ale co za tym idzie, potrzebujemy dla tej różdżki... bonusu, który kosztuje 73 tysiące. Cóż moglibyśmy poświęcić? Zręczność nam się jeszcze dłuższy czas nie przyda. Szczęście ogólnie... chyba szczęście sobie zostawię też jeszcze. I co możemy jeszcze zrobić? Pupile nie mogą zawalczyć, lochy jeszcze daleko. Twierdza. Zobaczmy, czy możemy z kimś zawalczyć. Oczywiście, że możemy. Za 24 tysiące. Doskonale. I to było na tyle na obecną chwilę. Tutaj mam... a tylko odrobinkę złota. Tak więc przeczekajmy chwilę do końca misji. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką z nocnym trolem na 171 poziomie. Doskonale, mamy kamienie do zjedzenia i 629 tysięcy punktów doświadczenia. Na tą misję bym się skusił. Na arenie możemy sobie zawalczyć. Na przykład z tobą. O, spore obrażenia zadaje. Cóż. Mogło pójść lepiej. A do walki pupili jeszcze trochę. 4 minuty. Zgryziemy sobie jakiegoś kamienia. Bierzmy tutaj zasoby. Tutaj zasoby. Nie zawalczymy sobie na razie. Coś mi tutaj mignęło, że właśnie wehikuł czasu możemy ulepszyć. Maksymalnie 12 awaturności na dzień. Czyli możemy 12 awanturności magazynować tutaj. I jak na przykład przyjdzie weekend z większą ilością doświadczenia, to możemy użyć
To jest całkiem dobre. Ulepszymy to. Coś tu poszło nie tak. Brakuje mi tej ikonki budującej. No właśnie tego modka mi brakuje. Wydaje mi się, że tutaj na dole też była animacja tego. Przy budowaniu. Tego modka miał na myśli. No ale w porządku. Zajrzyjmy do gildii. Co się tu ruszyło? Idziemy na wyprawę. No to idziemy. I niestety coś ulepszyłem, przez co zużyłem kolejne pieniądze, przez co czarownica mi znowu nie ulepszy broni. W tym momencie. A cóż my zrobimy z tobą? Miałbym już taki jeden mały pomysł. W ten sposób. Teraz mamy i tak zapasową broń, która się nam przyda do polepszenia naszej aury. I oczywiście siekierki z inteligencją nie potrzebujemy. Jednak w zbrojowni się nam to przyda. Co chciałem jeszcze zajrzeć właśnie. Miejsce na klejnot. Mam wystarczająco zasobów, za mało klejnotów. Ale mogę również użyć 25 grzybów na to. Może się uzbierają, bo naprawdę byłoby warto jeszcze podbić. Ewentualnie wezmę tobie jeszcze raz tą broń. Tutaj był lepszy klejnot inteligencji. Tam wytrzymałość możemy ogólnie jemu wbić. I tutaj inteligencję. Też tak zrobimy. I ewentualnie z panem ciasteczkiem sobie zawalczymy. Ale musiałbym wam też podwyższyć poziom, a to jest to bardzo drogie. Zobaczymy jeszcze. Najpierw skończymy tą misję. Szkielet wojownik na 182 za 245 tysięcy doświadczenia i 14 tysięcy jednostek kamienia nosił przy sobie, czemukolwiek. Ale dobrze dla nas. Tam mi się wygląda lepiej. No, poszło. Zajrzyjmy jeszcze raz tutaj. Wy nie macie żadnego wolnego slota do przypięcia. Więc zjemy sobie kamień. Zbrojownia 47 jest to warte. Gabinet magii. Niepozorna księga. Miecz zemsty, tak. Chcę zadawać więcej obrażeń ciosem krytycznym. I następnie zajrzymy jeszcze raz do kuźni. Bo możemy ulepszyć cechę za 370. To ile mi to ulepszy? Plus 11. Całkiem fajnie. W porządku, pupile mogą teraz walczyć. 99 poziom, zawalczymy sobie mrokiem. I coś mi się wydaje, że Kroks nas zmasakruje zaraz.
Tak nie wygląda, żebyśmy dali mu radę. Chociaż żniwek prawie sięga jego siły, ale ma o połowę mniej życia. No właśnie. Ale trzeba przyznać, że niewiele brakowało. Żniwek naprawdę się poprawił. Jest akurat na przyzwoitym poziomie. 1232 w statystykach. To jest już całkiem nieźle. Więc możemy tu jeszcze coś zrobić, doktora Abawufu. Tak jest, cóż nam przeznaczenie powie? Powie nam cytryna. Dobrze, że nie podziało nam banan. Ale cytrynka będzie dla ciebie żeluza. Maksymalny poziom. I to jest maksymalna siła żeluzy, więc... Spróbuję jeden raz zawalczyć sobie z kolejnym pupilem. Czyli z lisorożcem. A jak nie damy mu rady, to będziemy szkolić rasłońca w następnej kolejności. I mamy osiągnięcie. Jednego pupila ulepszy to poziomu 100, a kolejne osiągnięcie oznacza dla nas, że dostajemy o 5 do wszystkich umiejętności więcej. To znaczy nie umiejętności, tylko statystyk. Statystyki miałem na myśli. W porządku. Zajrzymy jeszcze na chwilkę do twierdzy. Nie możemy z nikim walczyć. Zbieramy zasoby, ty się budujesz. Więc czekamy do ukończenia kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na kolejną bitwę gildii, którą sobie zaraz obejrzymy. I zaraz będzie moja kolej, więc poczekam chwilkę i dam radę coś zdziałać. Mamy już przeciwników, którzy mają wyższy poziom ode mnie. I niestety niewiele zdziałałem, ale zadało nieco obrażeń. No niestety nie udało się nam odeprzeć ataku. Ale na wyprawie mam nadzieję, że pójdzie nam nieco lepiej. Szary gargulec. Za ponad 500 000 punktów doświadczenia i drewno dodatkowo. Skusimy się na tą misję. I arena. Zawalczymy sobie z tobą na przykład. Doskonale. I na pupilach ogień sobie zawalczy z wodą. Poziom 84. No, będzie raczej ciężko.
63 kontra 84 nie mogło się skończyć zbyt dobrze. Ale Lawopluj rośnie w siłę. Tak więc z tej okazji zgryziemy sobie kawałek drewna. Zajrzymy do twierdzy. Niestety nie możemy walczyć. Jak wygląda w podziemiach? Jeszcze ponad pół godziny, no 40 minut nawet prawie. Więc przeczekajmy do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką z ciekłym psiskiem. Na 172 poziomie. Za 431 tysięcy punktów doświadczenia. Nie, ponad pół miliona, to wygląda dobrze. Zawalczymy sobie z tobą. Też bym potrzebował paru krytycznych ciosów. 3 miliony nawet ponad. Bardzo ładny cios krytyczny. Pupile walczyły już wszystkie, lochy za 4 minuty dopiero. Zbierzemy zasoby, za 25 minut skończy się budowla. W twierdzy też zasoby zbierzemy sobie i zawalczymy sobie nawet. Za 26 tysięcy, kosztowało nas to 9, w porządku. I to by było tyle na obecną chwilę. Możemy wpić sobie punkt statystyk i przeczekamy do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym walczymy z leśnym gorylem. Za ponad pół miliona punktów doświadczenia. Zręczność nas nie interesuje. By nas już prędzej interesowało. 846. Niby lepszy, ale względem statystyk jest gorszy. Ale będzie dużo warte, jeśli rozszczepimy ją w kuźni. Ewentualnie ulepszymy naszą broń dzięki temu. Zawalczymy sobie z tobą. Mamy pierwszy cios, więc wygląda dobrze na razie. I mamy ostatni cios. Lochy są dostępne. Więc zajrzyjmy. Ojej! Dama z brodą. Okej. Wiele dziwnych i przerażających zjawisk umilało twoje liczne podróże. Widok odrażających monstrów szczerzących kły to dla ciebie chleb powszechni. Powszedni. Ciężkie słowo. Zimną krwią spoglądasz ich paszcze. Niemniej na ten widok ciarki przechodzą ci po plecach. No właśnie. Ach, ta rzeka włosów. Bleh. Jeszcze ma pierwszy cios, niedobrze. Potrzebuje krytyczny. Nie no, jeszcze mnie pokonał. Patelnią dziwną tą swoją. Ale jest do pokonania. Wkrótce spróbujemy znowu. Za 11 400. Nie, nie opłaci się. Nie opłaci się to nam. No teraz naprawdę ten władca wygląda na władcę. W porządku, tu nie zdziałamy nic więcej, więc
Plus 1, już mam 83,09% bonusu do doświadczenia, doskonale. I przeczekajmy do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję walką z nocną zmorą. Za 146 tysięcy punktów doświadczenia i mamy pożeracza dusz. Trzymałeś szczęście, w porządku. Ustawimy sobie wartę. W zbrojowni rozszczepimy naszą broń. Rozmontujemy. I brakuje jeszcze odrobina, żeby ponownie ulepszyć naszą. Za to możemy wbić sobie jeden punkt statystyki. Jest ulepszony. Wehikuł czasu znowu się zmienił. Też 11 tysięcy już. Będzie tu potrzebne. Ale ten ekstraktor dusz też by się przydało polepszyć. Za 8 tysięcy dusz. Ale wszystko w swoim czasie. Tak więc bierzmy zasoby w twierdzy. Tutaj nie damy rady, tam się nie opłacało. Więc pozostało nam czekać do ukończenia samej warty. Lochy dopiero za pół godziny, ewentualnie potem na lochy jeszcze zajrzę. Ale na razie czekamy. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na kolejną bitwę gildii. Tak więc zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. I nie udało się. Chwila, moment. Zdobyte 1 451 000 za obronę? To było dziwne. Tak czy owak zbieramy zasoby zwarty. Gabinet magii. O tak. Te napoiki potrzebujemy, skoro nie ma innych, bierzemy tego. Inteligencja. Taki ogromny skok. Jeszcze zobaczymy. Na ciebie mam za mało dokładnie, więc weźmiemy znowu tygrysa. Przyjmiemy zaraz misję. Na przykład tą. I arena. Zawalczymy sobie z tobą. Doskonale. Z
Okay. Zawalczymy sobie światłem. Żeluza poziom 100. Dyniak 73. Doskonale, jeżeli nam roku. To dla ciebie żniwek. Czy to... Nic nowego. Tutaj zobaczymy w portalu do piekieł. Ładny cios krytyczny wszedł. Idziemy powoli do przodu. Twierdza. Zbierzmy zasoby, szukamy nowego klejnotu. Jeszcze 5 godzin budowli. Za 50 tysięcy mógłbym spróbować. Spróbujemy. I widzę już czarodziei. Tak, wygląda dobrze. I 50 tysięcy zdobyte i 35, tak 35 mnie to kosztuje, więc 15 tysięcy do przodu, zawsze coś. Idealnie, perła inteligencji. Zobaczmy, co możemy zrobić w lochach. 33% zawalczymy sobie tutaj. Trzy miliony obrażeń. Zabrakło mi 398 tysięcy, by go pokonać. Zatrzymał się na 0%. Tak blisko zwycięstwa. No ale nic, zawalczymy sobie z damą z brodą. I mamy pierwszy cios nawet. Doskonale, 45 958 126 punktów doświadczenia i 228 tysięcy złota za zwycięstwo. A co za tym idzie? Właśnie dobiliśmy 173 poziom. W takim razie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos, over and out.